Budowa obwodnicy Bogusława-Gorz jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju miasta. No i tutaj są dwa podstawowe aspekty. Jeden to zdecydowana poprawa bezpieczeństwa na drodze przebiegającej przez centrum miasta, wypchnięcie ruchu poza jego centrum, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, z której będą mogli korzystać przecież wszyscy mieszkańcy. Poza tym to zadanie chcemy realizować w większym zakresie wspólnie z gminą Wałbrzych i dotyczyłoby to również przebudowy tzw. serpentyn i ulicy 1 Maja w Wałbrzychu. Wzdłuż zaprojektowanej obwodnicy Bogusława mamy też przewidziane tereny pod strefę aktywności gospodarczej. Czyli budowa obwodnicy również pozytywnie wpłynęłaby na lokalny rynek pracy, bo mielibyśmy interesujące miejsca, tereny do zainwestowania. Dlaczego ta budowa obwodnicy może rodzić kontrowersje czy sprzeciw? No ja nie do końca rozumiem, czym kierowali się inicjatorzy tego protestu, ponieważ jeżeli się wczytamy w ich stanowisko, to żądają wyłączenia przebudowy ulicy Traugutta z procesu inwestycyjnego. Tylko problem jest taki, że w ramach tego zadania inwestycyjnego my ulicy Traugutta przebudowywać w żaden sposób nie będziemy. Obwodnica zacznie się przy ulicy Pułaskiego i będzie przebiegała przez Boguszów, Serpentyny do ulicy 1 Maja. Również żądają tego, aby ulica Traugutta nie była drogą wojewódzką. No ta ulica drogą wojewódzką jest, odkąd pamiętam. Więc te zarzuty, które są podniesione w protekście, no wydają mi się co najmniej niezrozumiałe. To co teraz w takim bądź razie, jeśli chodzi o budowę obwodnicy? No ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby sfinalizować to zadanie, bo jak powiedziałem, to jest najważniejsze zadanie inwestycyjne z punktu widzenia miasta. Pracowałem nad tym przez kilka lat, łącznie ze swoimi współpracownikami. Udało się w zasadzie zabezpieczyć środki finansowe na ten cel, bo budowa obwodnicy została wpisana na listę projektów indykatywnych w ramach aglomeracji wałbrzyskiej, więc te pieniądze są już przewidziane, są zarezerwowane. Teraz najważniejsze jest, aby uzyskać prawomocną decyzję środowiskową i móc przystąpić do postępowania przetargowego, co z pewnością, do czego będę dążył. Właśnie, czekacie tutaj na tę prawomocną decyzję środowiskową, bo tak naprawdę od tego głównie zależy, czy będzie możliwość ruszenia z budową. Tak, to jest dokument niezbędny do tego, żeby móc złożyć wniosek o dofinansowanie i podpisać umowę z instytucją pośredniczącą aglomeracji wałbrzyskiej na dofinansowanie tego zadania, a po podpisaniu tej umowy będzie można przystąpić do organizacji przetargu. Czy były jakieś rozmowy z tymi mieszkańcami, którzy są przeciwni właśnie, żeby tutaj budować tą obwodnicę, jeśli chodzi tutaj o ulicę Traugutta, gdzie twierdzą, że tamtędy będzie przybiegać? No prawda jest taka, że nikt z tych osób do mnie osobiście się nie zgłosił. Poza tym ja chciałbym przypomnieć, że jeżeli chodzi o budowę obwodnicy, prowadzone były konsultacje. Pierwsze konsultacje prowadziliśmy już na etapie tworzenia koncepcji, czyli stworzenia trzech alternatywnych wariantów przebiegu obwodnicy. I te osoby w żaden sposób nie uczestniczyły w tych konsultacjach, nie zabrały swojego głosu, a także nie zgłosiły w ten czas sprzeciwu do takiego rozwiązania. Również te osoby nie uczestniczyły w konsultacjach organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na etapie wydania decyzji środowiskowej. Więc takiej możliwości wzięcia tego czynnika społecznego w procesie tworzenia przebiegu były, ale akurat te osoby no, w nich nie uczestniczyły. Jeżeli decyzja środowiskowa byłaby pozytywna, kiedy byście ruszyli z pracą i jak długo by to trwało? No zakładamy, że jeżeli w tym roku udałoby się podpisać umowę z instytucją pośredniczącą aglomeracji wałbrzyskiej, no to można by było przystąpić do ogłoszenia przetargu. Realizacja tej drogi byłaby w systemie zaprojektuj i wybuduj. To oznacza, że najpierw wykonawca musiałby wykonać dokumentację techniczną, a dopiero później przystąpić do robót budowlanych, ale zakładam, że takim realnym terminem na wykonanie tego całego przedsięwzięcia byłby rok 2020.